na rzecz niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym. Przez druhów, strażaków, ochotników, samodzielnie, ale najczęściej wspólnie z druhami z Państwowej Straży Pożarnej. Mieć potrzebę bycia strażakiem ochotnikiem musi wypływać z ogromnej potrzeby służenia innemu człowiekowi. Bo jak można inaczej to ocenić? Przecież nie jest to miejsce pracy zawodowej, ani nie jest to miejsce zarobkowania na utrzymania siebie, ani całej swojej rodziny. Te niewielkie wynagrodzenia, które otrzymuje druh za udział w akcjach, szkoleniach, to w żaden sposób nie jest adekwatne do wkładu pracy i zaangażowania. Struktury naszego związku starają się, aby w możliwie najlepszy sposób docenić pracę i zaangażowanie druhów ochotników, przyznając im nasze strażackie wyróżnienia, to te, którymi dysponujemy. Środki finansowe, którymi kiedyś dysponował związek, przekazane zostały do dyspozycji struktur zawodowych. I one decydują o przyznaniu ich jednostkom. Z jednej strony to dobra decyzja, w jaki sposób zwalnia struktury związkowe od odpowiedzialności za rozdział, ale z drugiej strony pozbawia możliwości bardziej skutecznego działania, które nie wszystkim się podobało, bo podkreślało znaczenie naszego związku, który w swoich prawie stuletnich dziejach przechodził różne koleje losu. Od rozkwitu, po zakaz działania w komunizmie, po odnowę z chwilą uzyskania niepodległości i wysokiego rozwoju, a teraz aż do prób pozbawienia jego znaczenia i wpływu na współpracę ze strażakiem ochotniczym. Mamy jednak nadzieję, że dobra zmiana, którą strażactwo ochotnicze docenia, będzie naprawdę dobrą zmianą dla naszego dalszego rozwoju i umacniania naszego związku, który nie zajmuje się polityką, ale chce służyć Bogu, ojczyźnie i ludziom. Zawsze można doskonalić jego struktury, przepisy, które będą bardziej adekwatne do nowych uwarunkowań na zasadzie wzajemnego szacunku i uznawania osiągnięć. Drodzy duchowie strażacy, nasza praca i możliwości są ściśle związane z dobrą współpracą z samorządami miasta i gmin. Bez nich byśmy sobie nie poradzili, albo bylibyśmy daleko w tyle za postępem. Dlatego w imieniu strażaków ochotników naszego powiatu należą się słowa podziękowania władzom starostwa, miasta i wszystkich gmin za dbałość i pomoc w wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych. Należą się słowa podziękowania samorządom także za wspieranie działalności struktur związkowych przy organizacji konkursów, zawodów, szkoleń, obozów, prezentacji dorobku kulturalnego, ale także i udzielenia pomocy przy organizacji takiego spotkania jak dzisiaj. Trudno byłoby sobie wyobrazić naszą pracę bez pomocy przyjaciół, sponsorów, którym bardzo serdecznie dziękujemy, mając nadzieję, że nie zapomną o nas. Aby być skutecznym w działaniu, musimy być wyszkoleni, po prostu przygotowani do różnych i w różnych warunkach działań. I tu zawsze mogliśmy i liczymy na współpracę z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, która była i jest skuteczna. Ochotnicy w różnych sytuacjach zagrożeniowych, ochronnych, dobrze potrafią współpracować z policją i wojskiem. Wszystkim służbom mundurowym należy za to słowa podziękowania. Szanowni goście, druhowie, strażacy. Strażacy to nie tylko ludzie niosący pomoc w czasie zagrożenia, ale to ludzie wyróżniający się w swoich środowiskach zaangażowaniem na jego rzecz. To ludzie zaangażowani w działanie na rzecz Kościoła. To ludzie wiary w swojej zdecydowanej większości. To ludzie, którzy jak widzą potrzebę zniesienia pomocy jednostkom poza naszego terenu, to tym ataklizmem potrafią zebrać pieniądze na zakup dla nich zniszczonego sprzętu. To wydarzyło się tylko w naszym powiecie, w naszym i bełchatowskim powiecie. Nasi druhowie mieli też pomoc w usuwaniu skutków nawałnic. Kilkakrotnie wjeżdżali w zespołach organizowanych przez księdza kapelana Grzegorza Kilka. Szanowni druhowie, dziękujemy za takie zaangażowanie. Szanowni goście, druhni i druhowie. Pragnę jeszcze raz wszystkim instytucjom, ludziom, współpracownikom serdecznie podziękować za już, licząc na dalsze, jeszcze bardziej skuteczne współdziałanie. Życzę jednocześnie,
aby rok 2018 był rokiem dobrym dla każdego z Was, tu obecnych, ale także Waszych bliskich. Aby był rokiem dobrym dla naszego kraju, szczególnie w roku stulecia odzyskania niepodległości, po latach zniewolenia i zaborów. Będzie to wszystko możliwe przy wzajemnym szacunku, dążeniu do pełnej zgody i wytrwałej pracy dla dobra naszej pięknej ojczyzny. Dziękuję za uwagę.